można było stworzyć pizzę z ulubionych składników. W Boroszowie po raz czwarty zorganizowano festiwal pizzy. Mieszkańcy pojawili się z całymi rodzinami. Kupujemy z jakichś tam pieniążków, które gdzieś tam uskrobimy składniki na tą pizzę i zapraszamy wszystkich, kto chce, ma chęć, czas na pizzę. Wszyscy ludzie przychodzą i tak jak tutaj widać z tyłu, dostają placek i sobie tam układają, co chcą na tej pizzy mieć. Podstawą pizzy jest ciasto, wyrabiane przez koło gospodyń wiejskich. Sprawdzony przepis to tylko 6 składników. Mąka, cukier, sól, drożdże, woda. Podstawa po prostu ciasta drożdżowego, że tak powiem. No i umiejętność tego wyrobienia, dodatki, to swoje robi później. Przygotowuję ciasto. No i co z tym zrobić? Tak, najpierw musi zostać wyrobione oczywiście, później musi leżakować jakiś czas w całości, później się je dzieli na kawałki, robi kulki, no i z tych kulek się później robi pizzę. Spotkania przy jednym stole integrują mieszkańców Boroszowa. Trwające ferie zimowe były dobrym czasem na kulinarną zabawę z dziećmi. W domu też często robimy pizzę, dlatego tutaj jak jesteśmy wszyscy razem, te dzieci to robią, to jest całkiem inaczej wychodzi. Dlatego fajna sprawa, fajna inicjatywa. Dzieci uwielbiają ciasto, gniatać, zaprawiać. Super sprawa. Jak najbardziej. Takie spotkania są jak najbardziej trafione. Tak jest. Można sobie wybrać składniki, które się chce. Potem będziesz spakować. No, na pewno. No i co na nią dałeś? Salami, ser, pieczarki i... I to jest twoja ulubiona pizza? Tak. Przez 4 godziny udało się upiec około 50 pizz. Inicjatywa wpisała się już w kalendarzu sołeckich wydarzeń. Mieszkańcy z niecierpliwością czekają na kolejną edycję Festiwalu Pizzy.